Dzień dobry. Dzisiaj powiem tak, jak mówił pewien pan, który w starym kinie zapowiadał filmy. On miał tam na R takie defekt mały i on mówił, ale ja powiem inaczej. I żeby nie przedłużać, on mówił: pani minister tańczy, to był film chyba z Hanką Ordonówną, a ja powiem: pani redaktor w ogrodzie sieje. No jak będzie, że sieje. No pani minister, pani redaktor, niech się pani przywita. Cześć, dzisiaj Maciejka, jak na razie. Także przed domem. Musi być gęsto. No. Głową przyszedł i puknął. A dzisiaj wieje wiatr. Dobra. No i teraz przystępujemy do planu B, czyli trzeba zakopać. A ty co chcesz tutaj mi zakłócać? On to odkopie ci. Ja ci zaraz odkopię. Albo siku tam mówi. Tam się, no, tak. Tam się fajnie siku. Tam jest. Tam będzie fajnie siku się robiło. Tam jest fajnie spulchnione. Ja mu dam. To przypomina kuwetę. No dobra, niech, mama. Niech tylko spróbuje. O my, dobrze, mamo, robisz, dobrze. No. Trzeba podlać, bo wiadomo. Roślina nie wielbłąd, on też musi pić. Też. Każdy musi pić. No nie wiem. No wszyscy to co. O kurde, dobra. To co inni lubią pić, no ale to już pomijam. Ładnie dzisiaj jest na dworze, trochę wieje, no ale co zrobić? Jeszcze trochę tutaj też będzie, ale tutaj zrobimy taki, będzie bukiecik sobie też. Także drodzy ekolodzy, na start, bo tutaj... No to dopiero w czerwcu macie ekologię. No tak, ale pani redaktor popiera ekologię i stara się o utrzymanie tutaj zasobu przyrody i natury. A tutaj prymulki z domu. Także plusujcie, ekolodzy. Pokaż tutaj, prymulki wsadziłem przed chwileczką. Bo już mi w domu przekwitły. Pani redaktor, konewka, łopatka, grabki. Bluszcz, taki piękny. Ja go już nawet w tym roku nie przycinałam, więc nie będzie taki duży. To jest tylko tak piękna roślina. No, i on coraz większy z roku na rok.
redaktor myśli. Mam tutaj takie kamyczki ozdobne. Takie mam. I sobie też je zaraz włożę. To są takie świecące pod wpływem słońca. Sobie je tutaj zawsze mam przy kwiatkach. No i zaraz idę dalej pracować. Że chciałam jakieś duże doniczki albo skrzynki, coś takiego, i znalazłam takie doniczki duże. Mam jeszcze kilka, ale to są dwie takie same i teraz pójdę poszukać jakiejś farby i będę je malować. Muszę najpierw je umyć. No one są, widzicie, już mają milion lat i wyglądają tak jak wyglądają, są od słońca wypłowiałe i dlatego muszę je dać im na nowo życie. Także zaraz idę coś wykombinować, poszukać jakąś farbę i będę je malowała. No wiem, że tu ciemno jak w norze, ale no nie wiem, ja mam tyle tych farb, że ja nie wiem, co ja mam wybrać. Tutaj jest jeszcze taka biała, ale mało tego, mam jeszcze taką... Mam jeszcze taką, tutaj mam jeszcze różne, tego nie widać, ale mam jeszcze taką cytrynową i fioletową i turkusową i po prostu nie wiem nawet sama, co mam wybrać. Nie wiem, tu mam jeszcze taką. To jest taki zielono-winogrono. Mam jeszcze ciemny fiolet. Mi się wydaje, że ciemny fiolet mógłby być piękny. Ale idę, zaraz coś wykombinuję.
Królna w ciasach. Proszę bardzo. Nie rusz. Nie przytok. Ja się opala, no jeszcze bardziej czarno. Na złoty brąz się opala. Skurcz sanatorium. Zaraz, zamiast tak, to... Tak. Że ta jest jeszcze mokra, ta już przeschła, trzecia warstwa i wystarczy. To są trzy warstwy farby. Za każdym razem malowałam, musiało przeschnąć, ale jest tak ładna pogoda, słońce świeci, jest gorąco, także wyschło w 10 minut praktycznie. Zobaczcie, to przed chwileczką malowałam, a już praktycznie jest suche. Także... zadanie kwiatków. No hej, już jestem w kuchni. Wywiało mnie z ogrodu, bo zaczęło tak strasznie wiać. Musiałam wszystko pozbierać, także dalszy ciąg prac ogrodowych jutro albo pojutrze. Zobaczymy jak z pogodą, bo widzę, że się popsuło. Ale dwie doniczki pomalowałam, wszystko jest ok, tylko sobie teraz już schnął pod dachem. A ja Wam pokażę, w międzyczasie przyszłam do domu i pokażę Wam, co robię na obiad. Jest tak, tutaj mam pierś z kurczaka, tylko posoloną i posypaną pieprzem.
i smażę na patelni, na oliwie. Tak, a tutaj mam jeden por biała część, bo mi została jeszcze. Marchewkę muszę pokroić do końca. I tutaj mam takie warzywa suszone. Ja je kiedyś kupiłam w Auchan. To jest taka mieszanka po prostu suszonych warzyw. I zaraz będę Wam pokazywać, co robię dalej, tylko podsmażę trochę tą pierś. I moja pierś się jakoś z 5 minut mniej więcej tak smażyła. Teraz zalewam to wodą. Tak, żeby przykryć. Dodaję jeden liść laurowy, dwa ziele angielskie, dwa ziarenka. I muszę Was gdzieś postawić, żeby dodać por i marchewkę. Tutaj są cztery marchewki i jedna biała część pora. Dobra, tak to wygląda. I teraz dodam tych warzyw suszonych tak na oko. Tak powiedzmy jedną porządną garść. Dużo. Jeszcze troszeczkę wody muszę dolać. I teraz będę to dusiła pod przykryciem do momentu, aż mięsko i warzywa będą mięciutkie. Co byś chciał? Co byś chciał? Kurczaczka z patelni? Hmm? Czy co? Nie, nie kurczaczka. Po prostu pod nogami musisz siedzieć, ja rozumiem. Dobra, więc sprawa wygląda tak. To się już udusiło. Powiem Wam, że jakieś pół godziny to dusiłam. Przyprawiłam jeszcze pieprzem i solą. I teraz mam tutaj śmietanę, dwie łyżki dosłownie, dwie łyżki osiemnastki. Wlałam tutaj do śmietany tego sosu, żeby to zahartować. No i teraz wlewam. Jeśli ktoś nie chce, to nie musi tego zabierać. Ale to zawsze jakoś tak fajniej smakuje i wygląda. Także, a to nie dużo, dwie łyżki tylko. No i co? I tu już mam garnek wstawiony na ryż. Będę gotowała jeszcze ryż do tego. Ja akurat podam to z ryżem. I ze kiszonym ogórkiem, bo to i kiszony ogórek po prostu, no bomba, powiem Wam, że brak słów, na samą myśl już wymiękam. No i tutaj mam jeszcze ryż, który będę gotowała i to wszystko jeszcze można wyciągnąć, wyrzucić ten liść laurowy i ziele angielskie, co by nam się tutaj nie plątało. O.
I gotowe. Pyszne, powiem Wam, że a ten zapach. Aha, i jeszcze chciałam taką rzecz powiedzieć, że jeśli ktoś nie ma tych suszonych warzyw, to można po prostu zalać to bulionem z kostki rosołowej albo z warzywnej, albo taką piramidkę smaku dodać, co są suszone warzywa, jeśli tylko, że te kostki, że te piramidki mają taki specyficzny swój smak, ale też będzie smacznie. Także, o, może pokażę. Taką piramidkę smaku, czy jakąś inną. I też będzie super. Także tak to można zastąpić. No dobra. I to by było na tyle. Jeszcze później może na koniec pokażę po prostu, jak to wygląda na talerzu. Lecę do spiżarki po kiszone ogórki. Artur dostanie konserwowe, bo on woli konserwowe, ja wolę kiszone, także no wiadomo. I teraz już to wyłączamy. I czekamy, aż ryż będzie. I przyniosłam ze spiżarki ogórki kiszone, ale też przyniosłam kompot, bo sobie wypijemy z jabłuszek. Akurat to robiliśmy w tamtym roku i chciałam Wam pokazać przy okazji, jak ja opisuję, bo często jest tak, że jak oklejamy słoiki, to wtedy nie możemy tego oderwać, jest problem, bo później ten klej nie chce zejść, a ja mam taki sposób, że sobie opisuję na przykład kompot z jabłek data. I to jest na tej taśmie takiej malarskiej. I to się trzyma dobrze, a schodzi, o, bez problemu. I dalej mamy słoik bez niczego. Także spokojnie można się nie bać i wrzucić do zmywarki. Normalnie umyć i nie trzeba szorować tego kleju. Także taki sobie sposób wymyśliłam. I to chciałam Wam pokazać. No, a kompocik zaraz Artur i ogóreczki otworzy i będziemy zajadać. No i moi drodzy, widzicie, tak się przedstawia dzisiejszy obiad. To jest moja porcja, a Artura jest taka sama, tylko ma korniszona zamiast kiszonego ogórka. No i tutaj kompocik. I życzcie nam smacznego. Jeśli Wy coś jecie lub będziecie jeść za chwilkę, to też Wam życzę smacznego. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!